Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowali dla seniorów z Żarowskiego Domu Seniora specjalną niespodziankę. Dzieci powiedziały wierszyki, zaśpiewały piosenki. Było to bardzo wzruszające, wywołało wiele uśmiechów na twarzy, wiele radości. Dla wszystkich było to wyjątkowe spotkanie, pełne wzruszeń i radości. Dziękując im za troskę, życzliwość, ciepły i serdeczny uśmiech. To nie koniec życzeń jeszcze, emerytury życzę Wam większej. Niech Wam życie płynie miło, żeby Wam trosk też ubyło. Za co kochasz najbardziej swoją babcię i dziadka? Za wszystko dla mnie robią, no i są kochani. Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło, czym babcia i dziadek dziś marzy. Kocham swoją babcię za pyszne ciasteczka. Ja bardzo kocham swoją babcię, bo zawsze jak przychodzę do babci, to mi daje herbatę. Chcę życzyć swojej babci 100 lat, żeby było zawsze z nami. Że mi babcia robi kisiel, że dziadek ze mną gra w karty. Że ja mam swoją babcię, że ona mi pomaga. Dziś składamy serdecznie życzenia zdrowia, szczęścia i radości i marzeń spełnienia. Dzieci pod czujnym okiem nauczycielek zaprezentowały wszystkim babciom oraz dziadkom piosenki i wierszyki. Moja babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie. Myślę, że jeszcze przyjdziemy tutaj z wizytą na powitanie wiosny. Na zakończenie spotkania wszyscy seniorzy otrzymali od dzieci własnoręcznie wykonane ozdoby.